Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Solotkutwa. Dzisiaj zagramy sobie, o przepraszam, w League of Legends oczywiście. Ja zagram Dariuszem na Solotopie. I zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że będzie całkiem nieźle. Z czym by tutaj w sumie zacząć? Zobaczmy kogo mamy na Solotopie. O fajnie, Fizz kontra Fizz. Ciekawie będzie. Chyba, że jednak... A, dobra. Raczej Kha'Zix, ale może też się zdarzyć, że jednak... Kurde, nie wiem, oni mają taki dziwny team. Może też być tak, że Fizz pójdzie na solotopa. Fizz albo Kha'Zix. Tak myślę. Master, to ciekawe, co Master pójdzie. Pewnie pod AP. Niestety, to jest tak bolesne. Dobra, czyli polecimy tak neutralnie. Buty, trzy poty. Albo wiecie, ja tu poczekam sobie chwilę na czwartego pota. To mi się na pewno przyda, te kilka sekund straconych. Myślę, że będzie nadrobione tutaj. Dobra, i oczywiście pierwsze Q weźmiemy sobie. No, i teraz 4 poty. To jest pewna moja przewaga w tym momencie, tego jednego potiona. Jeden potion może czasami zadecydować naprawdę o tutaj losach solotopa. Farmy raczej nie stracę. No, wprawdzie nie pulnę tutaj Reda, ale to tam. Rengar powinien sobie dać radę. Oznaczę tutaj miss. No, jednak Kha'Zix. Będzie ciężko, jeżeli będę chciał go zultować i się zrobi niewidzialny. O, first blood, nice. On tutaj niestety działa, kurczę, na moją niekorzyść, takie ewentualne z nim potyczki będę raczej przegrywać. Na razie mam po prostu bardziej lepszy range. No, musiał ukraść, no nie mógł sobie odpuścić. Kurde. Dobra, ja tu cofać na razie nie będę, bo się jeszcze mi nie opłaca, nie mogę nic kupić na dobrą sprawę. Boże, po jakiemu oni gadają? Z kim ja gram? Chyba jakieś... Nie, to nawet nie są ruski, to jest coś gorszego pewnie. Dobra, tu troszeczkę pusznąłem. Mam nadzieję, że to się negatywnie nie odbije na tym. Jak sobie gram tutaj, nie padnę zaraz od jakiegoś junglera, który nie jest jakiś wybitny. Nasus to nie jest jakiś super jungler. Znaczy powiem wam, że jeszcze o tyle przytomnie zagrał ten Kha'Zix, że nie zwastował sobie... O, pięknie. Nie zwastował flasha, którego oczywiście posiada. No jak ten Kha'Zix tutaj? Co on kupił? Boże, co on kupuje? Co za idiota. Dobra, tu do mnie jungler może iść, także muszę być ostrożny. Tak, to całkiem prawdopodobne. Tylko że on jest głupi, on wastuje tyle many. Oczywiście w mojej opinii jest głupi, ale tak wcale nie musi być, prawda? Aj, no nie jest jednak do końca taki głupi, no. Ale tym podpaleniem to mnie naprawdę zniszczył.
Wspaniałe pochwalenie. Dobra, ja musiałem zwastować Flasha. Powiem wam, że tego się nie spodziewałem, że on tam jest jednak. No kurde, myślałem, że odpaliłem tego pota. Kurde, no jeden last hit z takiej ogromnej ilości się zrobił. I niestety nic na to nie poradzę. Tutaj oni cały czas mogą być, to mnie martwi. Poczekam sobie. O, ładnie. O, czyli został tylko jeden. Oznaczę miss. Dobrze, będę tutaj do przodu z levelem. To powinno mi dać przewagę. No i sporo tych obrażeń już powinienem zadawać. Myślę, że tutaj ulti da mi więcej niż... O Jezu, co on... Co on składa? Łezkę, naprawdę? No chyba sobie żartuje. Naprawdę to jest też tak... Chociaż no nie wiem w sumie, jak to się sprawdza, nie? Można go łatwo zabić, także ziomek, jeżeli ogarniesz. On tu spuszuje sobie. Ich blue na pewno nie ma. Ale jest fizy. No chance. Tutaj może być jeszcze... No właśnie. O, jest ich blue. A, już chciałem last hitować z ulta. Niestety nie pykło. No jednak jest, dobra. Już chciałem misa oznaczać. Kurde. Zmarnowałem tutaj. Trzeba uważać tutaj na Kha'Zix'a. Oznaczam miss. O, patrzcie, 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 co tam jest. Widzicie to? Widzicie to? Dobra, zabiłem szmatę i mogę sobie cofnąć to spokojnie i zaraz pójdę na farmę na topie. No zobaczymy tak standardowo Page'a, znaczy się. Trochę podków. Jednego warda. Powinno być wystarczająco. Naprawdę nie wiem, z kim ja gram, co to są za ludzie, skąd są, ale nie wyglądają mi raczej na Polaków. Może to dobrze, nie wiem, chociaż to... No ja osobiście nic nie mam do polskich graczy. Myślę, że są tacy jak wszyscy inni. Jeszcze rozumiem tam Ruscy, nie? To nic tam... Może nie są najlepszymi graczami, chociaż to wiadomo, to wszystko zależy od... Czy to jest bardzo uogólnione, tak? Uogólnione. No, niby obrażeń super nie zadaje. W sensie tutaj... Kha'Zix. Ale się dałem trafić. Dobra, tutaj coś czuję, jest trochę zbyt niebezpiecznie.
ładnie zabił. Patrzcie, wstanę tu i on użyje tego swojego spela. Czy jednak nie? No chodź. Ha, 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 wygrałem. 2-0-2. Bogactwo. Dobra, mogę w spokoju cofnąć. Raczej mu nie pomogę. O, pięknie. No i jest dobry mecz moim zdaniem. Znaczy dobry, chociaż jednostronny, no. No to też nie jest za dobrze, jak jest jednostronny mecz. Boże, ten Teemo jest... Naprawdę ten Nocturne jest... Silver 2? A zresztą... To można na takim farcie wygrać. Czasami tego Rankeda. Szczególnie z początku, więc łatwo... się wybić, że tak powiem. Co wcale nie odzwierciedla. Nie musi przynajmniej odzwierciedlać twojego poziomu, a równie łatwo też jest przegrać te pierwsze rankedy, przez co tracisz też sporo. Dziwnej temy on składa, jednakże damage ma całkiem niezły. Może nie tak dobry jak mój, ale... Oj. Zabijesz go? Szkoda, że go jeszcze nafidujesz, ale... Jak trudno tam się mówi. Moim zdaniem trzeba było go odpuścić, ale tylko moje zdanie. Bardzo widocznie chciał fraga zdobyć. Nie myśląc o tym, że ja przez to troszeczkę tracę. Oznaczam miss od razu. Trochę pusznę tego topa. Na całości chyba nie powinienem. Też jeszcze... No. Powinno wystarczyć. Dobra, ward się skończył, nie będę tutaj przesadzać. W sumie mogłem użyć dwa poty jeszcze tu zostać, ale wolę jednak złożyć jakieś itemki. Idę tutaj w stronę Black Cleavera. Wow, Kha'Zix zbudował buty, no niesamowite. Prawdziwy wariat. No ziomuś, będzie ciężko. Uciekaj stamtąd. Ja go powinienem i tak zabić. Tak jak myślałem. Dobra, odpuszczam cię. Dobrze zrobiłem. Aj, teraz to i tak. Bez znaczenia. Może i dobrze zrobiłem odpuszczając, aczkolwiek i tak nie udało mi się przeżyć. Mogłem splashować, ale stwierdziłem, że jednak na Fizza to nie warto flasha używać. Zresztą może za dużo jeszcze tu zrobić mi. Tak czy siak mógł tego... Chociaż no w sumie bez tego ulta może by mnie nie zabił, no nie wiem. To jest tak mobilna postać. Myślałem, że jednak nie dam rady. Także sobie to odpuściłem.
Nie wiem w sumie, czy pierwszy Frozen Mallet, czy może jednak Black Cleaver, ale chyba Black Cleaver bardziej się przyda na Dariusa. Ja totalnie nie rozumiem, jak Nasus sobie nie radzi z Rengarem. No i cześć. Ho ho! Chociaż moim zdaniem to był waste, chyba że jeszcze ma flesza. Ale nie ma. Ten Teemot Sniper, nie wiem co próbuję zrobić. Sniper Ninja bardziej w sumie. Dobra, idę na mida. Może tego Kha'Zixa uda nam się zabić, zobaczymy. Bam, boom, jep. Mój. Nie będę mu oddawać tutaj fragów. Kurde. No ale zobaczcie, on ma tylko 3 staki, no do tego właśnie ja uważam, że ten item się zupełnie teraz nie opłaca. Tym bardziej, że już nie daje tak dużo, jak kiedyś dawał. Wtedy to bardziej się opłacało, zdecydowanie nawet. Mam blue buffa. Zobaczymy, czy go wykorzystam. O, idzie tędy, okej. No i. Dobra, chociaż tyle dostałem. 46 golda też jest okej. Ach, to są jacyś Czesi? Nie wiem w sumie. Coś takiego. No. Znowu zwastowałem niepotrzebnie. Boże. Musimy uważać, bo co ten Fizz był gdzieś na górze? Ale jest. Jep, przedłużenie Blue. Dzięki. Przyda się. Może ich Reda nawet tak ukradnę. Chociaż pewnie mi zabierze Rengar. Jak znam życie. Oj, trochę się osrał chłopak. Dobra, w sumie nie wiem, czy opłaca się nam to zostawać. Dobra, opłaca się. O Boże, jak się złożył, nawet nie zdążył nic robić. Nocturne całkiem nawet sprytnie zrobił to. Za tego Nocturna to już w sumie 0 golda leci i tak. Więc się nie opłaca go bić. No użyj mu. Dzięki. Dobra, ja sobie tu cofnę. I zaraz coś kupimy ciekawego, jakieś itemy. Tu Black Cleavera mogę w sumie złożyć. Damage'u moim zdaniem jest już wystarczająco dużo. Chociaż nie obraziłbym się, gdyby dali mi jeszcze jedno blue, no. Może nie daje ono mi tak dużo, ale... Zawsze te cooldowny są niższe, prawda, na ulti. Częstsze ulti równa się... na więcej KS-ów.
No muszę wykorzystać to, że mam co 70 sekund ulti. Boże, to jest jakiś zwykły feeder. Boom. Ojej, nie udało się. Ojej, Jezu. Było blisko. Kurde. To było głupie, że daliśmy im się zabić. Duży gold zdobyli. Znaczy daliśmy się, ja się dałem w sumie zabić, bez sensu. Kurde. Smutno mi z tego powodu. Ojej, ten flash tak mi potrzebny. No, nie uda się. O, chociaż nie, przeżyję? Wow, Fizz dałeś radę. No, pasywka go chyba uratowała. Idem? Nie wiem. Nie wiem, po jakiemu oni gadają. Jakiś marecek. Być może to Polak, nie wiem. Akurat nie pamiętam, czy on też pisał w jakimś innym języku. Mam słabą farmę, ale wiecie, no za dużo na tym topie też nie byłem. Ten Fizz tak totalnie nic mi w sumie nie zrobił. Znaczy dobra, no coś tam zadał, jakieś obrażenia, nie? Ale to są w sumie... No nie, no 2000 HP prawie mi zbił, no to może nie jest tak słabo. Dobra, w sumie powinniśmy tu poczekać chyba. No, podejdą do nas, nie podejdą. Myślę, że powinni zaraz podejść. Ten Fizz to jest wariat prawdziwy. Dobra, ja stąd cofam, bo tu... Zbyt niebezpiecznie się robi z tym HP-kiem. Nie ma sensu ich feedować, naprawdę. To jest najgłupsze, co można robić. Wow, triple zrobił Teemo. Teemo pod AP jest bardzo mocny. Pójdę jeszcze na farmę na topie. Na Frozen Moleta mogę składać już. Także będzie przyjemna farma. Yep. Znaczy mógłbym strollować i kupić jakiegoś mana Miuna. Czy coś, ale... Nie, no jednak bez przesady. A co tam kupuje jakieś itemsy? No sporo damage ma już ten Rengar. No i staków też pozbiera już trochę. Znaczy gdyby nie to, że ksu wszystko w sumie jak popadnie to... No właśnie tutaj. Jako w sumie nie support, tylko jungler powinien wspierać raczej linię. A nie tutaj ksuć fragi, chociaż... Też tak czasami robię. Tylko no jeżeli widzę, że w 100% można bezpiecznie oddać fraga, to raczej oddaję, tak?
Chyba, że wiem, że jest jakieś zagrożenie życiem, jak może uciec, to wtedy raczej dobijemy. Pomimo wszystkiego. Ten Teemo jak pada, to niezłe obrażenie robi, naprawdę. Bije jak szalony. No, opuszczmy tą wieżę może, ksiomki. Ojej, ale się dałem zabić, ja pierniczę. Jeszcze ten flash tak zupełnie bez sensu rzucony. No niestety, no nie mam aż takiego nuka bez ulta. Na drugim poziomie to jest, kurczę, zobaczcie jak mało. I tam 300 obrażeń. No niby trudny mecz, ale... Kurde, mimo wszystko. Dobra, potrzebuję iść troszeczkę pod oftanka. Chociaż... W sumie... Vampirich Sceptera se złożę. A co, ja nie złożę Vampirich Sceptera. Będę się trochę leczyć. 10%, to po 20 w sumie. Z każdego uderzenia. No to nie jest tak źle, nie jest tragicznie. Boże, ten master tak totalnie nic nie znaczy w tym meczu. W ogóle co on buduje? Chłoda dejdzie. Dzielny jest. 1.14. Boom. No, muszę przyznać, że pokazał skilla w tym momencie. No, który. Dobra, nie dam się tu obijać. Mi się to zupełnie nie opłaca. No, trochę się leczę, no nie, no nawet może się opłacało. Ojej. No i zawsze ta ryba we mnie poleci, no. To jest po prostu jakiś moje fatum. Idę się podleczyć. Niech oni tam się biją. Boże, ale trzeba być idiotą, żeby pod turetem jeszcze wejść w tego grzybka. Widząc go przecież, bo przecież go widzą. Tego też widzą. Bo jest tak na tyle blisko właśnie tureta, że go widać. Lol. Naprawdę? Aż tutaj zasięg był tureta? Kurde, lipa. Fiduje. Fider ze mnie. No ale wiedziałem, że tak będziemy się bawić, to tak się to skończy. To jest zabawa w tym momencie, to nie jest gra. To już mnie irytuje. No nie przytękuje, no nie przytękuje Jarvan. Jarvan, sorry. A mógł to zrobić, mógł przytękować te parę strzałów od tureta.
Tylko, że no, to nie w jego stylu przecież. Chodzi o KSA, a nie przecież o to, żeby pomóc naszemu sojusznikowi przeżyć. Dobra, jak zbuduję tą hydrę, to złożę sobie Ruin Bulwarka i potem może nawet tego Triforce'a. To da naprawdę super damage. Kurczę, aż mi współczuję. Boże, oni się tam na niego rzucili, ja pierniczę. Dobra, idę po tego Nocturna. Wiesz, a zresztą. Stay alert. Jep, jep, jep. No ten Fist to jest za agresywny moim zdaniem. I to jest powód, dla którego pada. Chociaż w sumie nie, no tutaj akurat nie było tak źle. Bijcie to, ej. Ja tam się nie dam tak łatwo zabić. A Jarvan zresztą też nie. No, jeszcze Red Buffa sobie odnowię. Wspaniale. O, darmowy frag. Będzie tu uciekać pewnie. Czy nie? Boże, naprawdę ulta zużył? Ej, tak się to nie opłacało masakrycznie. No, 14 staków. No, ma sporo już ich. No i tak uważam, że się nie opłaca tego składać. No. Się dzieje tam. Dobra, żartuję, nic się nie dzieje w sumie. Ten mecz jest tak pasywny. Taki nudny, nie lubię takich meczów. Może ktoś by się cieszył z takiego zwycięstwa, ale... No to już za długo trwa. Powinniśmy szybko skończyć w 20 minucie i wtedy bym się cieszył. No tak to już przedłużenie, nie wiem. Nie ma sensu. Boom. No w sumie Shina mogę złożyć, to nawet może nie było tak straszne. A właśnie, zauważyłem, że jest tańszy, 1200, przecież nie kosztował 1260. Także nie jest tak źle. No to powinno mi trochę wspomóc mojego ulta. No i wszystkie spele też na dobrą sprawę, tak? Nie wiem jak W. No ale, o. Smutna buzia. Bardzo smutna buzia. Tak z początku chciałem później złożyć tego Triforce'a, ale stwierdzam, że jednak... A,
zostanę przy tym Triforce, to nie jest taka zła opcja. Znaczy zostanę, wybiorę go raczej. Jeszcze kupię coś na damage. Zupełnie to się nie opłaca, ale kupię. Strzinę mi to da 20 obrażeń zamiast 10. I tak, także fajnie, co się stakuje. Quest poboczny. Lol. O. O, tu będzie iść Nocturne chyba. Tak przynajmniej mi się wydawało, a jednak nie. Double kill, you. Chyba oni idą to skończyć. Szkoda w sumie. Znaczy szkoda, no już jak się bawimy, to... A zresztą. Im szybciej, tym lepiej. Bo to już jest naprawdę, taki grani na zwłokę. A ja wolę się położyć spać, jest późno, jutro mam maturę z fizyki, muszę coś tam jeszcze porobić. A ten Nasus tak zupełnie nic nie robi, jest takie smutne. Boże, jaki on jest szybki. Ale bije nie tego, co trzeba. Dlaczego on bije tanka zamiast... No jej. I tak zmisować ulta. Tyle przegrać. GG? No, moim zdaniem to nie było GG. No ale dobra, także to się za nim pożegnam. Do zobaczenia, na razie. Cześć. See ya.